Gorąc niezły, raptorokocie. Może fleszyk? Mówiło się, że THQ zapowie nowe Saints Row, ale nie. Jest to remake Destroy All Humans. Produkcja posiada już datę premiery, rok 2020 i pojawić ma się na PC oraz konsolach PS4 i Xbox One. Nowa wersja ma mieć poprawioną grafikę, ale i dodane misje oraz bronie, jakich w podstawce nie uświadczyliśmy. Fajnie? Riot Games nie przestaje rozszerzać bazy postaci dostępnych w ich ogromnym League of Legends. Nową bohaterką jest zatem Qiyana, zwana również cesarzową żywiołów. Jej główną bronią jest wielka obręcz z ostrzami, zaś od strony magicznej dysponowała będzie 4 żywiołami. Ma to w nazwie, nie? A co tam u Blizzarda? Okazuje się, że za kulisami pracowali oni nad FPS-em rozgrywającym się w uniwersum StarCrafta. Ale nie, gra została skasowana po 2 latach, bowiem studio skupia się na produkcji Diablo 4 i uwaga, Overwatch 2. Podobno 2 ma posiadać tryb PvE podobny do tego z Left 4 Dead. Tracer, status report. Dziś dobre wieści dla fanów FPS-ów, tak wojennych, jak i terrorystycznych. Po pierwsze, Battlefield 5, najnowsza odsłona cyklu, ląduje w usłudze Origin Access, a po drugie trwa właśnie darmowy weekend z Rainbow Six Siege z udostępnionymi wszystkimi trybami. Ta zabawa potrwa do 10 czerwca. Nie tak dawno dużo mówiło się o ekranizacji Uncharted. Równie niedawno PlayStation otworzyło studio odpowiedzialne za filmy, a dziś jednak wiemy, że ekranizacja przygód młodego Drake'a z Tomem Hollandem ma pojawić się w kinach 18 grudnia 2020 roku. Brzmi optymistycznie, ale czy ktoś czeka? Pamiętacie może wielkie plotkowanie na temat Wiedźmina mającego znaleźć się w bibliotece gier Nintendo Switch? Jak się okazuje, nawet anglojęzyczny aktor głosowy wcielający się w Geralta droczy się z fanami. Na Twitterze zapostował on fotomontaż z grą odpaloną na Switchu. To będzie, czy nie? Udanego weekendu wszystkim, a ja wracam montować.